dziś wyglądam z biura, aby dowiedzieć się, what's the perek, pani Zosia? So w tym perek ten, Księga Sędziów, rozdział 9. Gideon pozostawił 70 synów, ale także jeszcze jednego, Abimelecha, syna swojej nałożnicy z Szechem. Abimelech przekonał swój ród, a za nim wszystkich obywateli Szechem, że lepiej będzie, jeżeli to on będzie nad nimi panował, niż 70 synów Jerubbaala, czyli Gideona. Dali mu więc 70 srebrnych szekli ze świątyni Baala, za które wynajął najemników. Wyprawił się z nimi do Ofry i wymordował swoich braci, z wyjątkiem najmłodszego Jotama, który zdążył się ukryć. Następnie wybrali go mieszkańcy Szchem na króla. Gdy dowiedział się o tym Jotam, stanął na szczycie góry Gerizim i wygłosił mowę zawierającą piękną przypowieść. Była tam mowa o drzewach, po kolei oliwnym, figowym i winogradowym, które proszone, aby królowały nad innymi drzewami, kolejno odmawiały, gdyż każde miało własne zalety i pożytki dla innych. Wtedy drzewa zwróciły się do ciernia, aby był ich królem, a cierń się zgodził, mówiąc: jeśli tak chcecie, to przyjdźcie schronić się pod mój cień, a jeśli nie, to wyjdzie ogień z ciernia i pochłonie cały Liban. Jeśli zatem wy, powiedział Jotam, postąpiliście rzetelnie i uczciwie, wybierając Abimelecha królem i odważyliście się Jerubbaalowi i jego domowi wyrządzić takie zło, mordując jego synów, to cieszcie się Abimelechem, a on niech się cieszy wami. Ale jeśli nie, to niech ogon pochłonie i Abimelecha, i Szechem. Potem uciekł Jotam do Be'er i tam osiadł bezpiecznie. Abimelech panował 3 lata, ale w końcu zbuntowali się przeciwko niemu sami mieszkańcy Szechem, gdyż, jak powiedziano, Najwyższy wzbudził między nimi złego ducha. Chcieli mianowicie już pomścić krzywdę synów Jerubbaala. Na czele buntowników stanął Gad, syn Ebeda. Jednak Abimelech, wezwany przez swojego nadzorcę Zebula, przybył z wojskiem z Torna i pobił zbuntowanych, ludność miasta wymordował i miasto spalił. Pozostali mieszkańcy schronili się w baszcie przybytku bożka Berita, ale ich baszta została spalona ze wszystkimi, którzy się w niej schronili. Zostało jeszcze miasto Tebec, gdzie mieszkańcy schronili się w wieży i gdy Abimelech ją chciał spalić, jakaś kobieta zrzuciła mu kamień młyński na głowę i zmiażdżyła mu czaszkę. Zdołał jeszcze wezwać Giernika, aby go dobił mieczem, żeby nie mówiono o nim, że zabiła go kobieta. I tak pomścił Bóg niecność Abimelecha, a niecność mieszkańców Szechem zwróciła się na głowy ich. I tak też spełniło się przekleństwo Jonadama. Jak widzimy, są to dzieje bardzo krwawe, no ale takie były dzieje ludu Izraela opisane w Księdze Sędziów. Szabbat Shalom.